Działacze Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości oraz Klubu Gazety Polskiej działający także w organizacji Ekospol ostrzegają przed imperialistycznymi zapędami Rosji. Według działaczy to, co dzieje się na Ukrainie, powoduje, że my jako Polska powinniśmy być poważnie zaniepokojeni, stąd plan przeprowadzenia kampanii informacyjnej, która ma na celu przedstawienie problemu i ukazanie ewentualnych konsekwencji dla Polski w przypadku dalszej rosyjskiej agresji. To, z czym się wiąże polityka obecna prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i rozpoczynamy taką konferencję, taką kampanię w mediach społecznościowych, która rozpocznie się w poniedziałek. Będzie ona widoczna i na Facebooku, na Twitterze, na różnego rodzaju forach internetowych. Tam będziemy przedstawiać konkretne argumenty, a także różnego rodzaju cytaty autorytetów. Działacze odnieśli się także do pomysłu utworzenia w Szczecinie Gwardii Narodowej. To dobry pomysł, ale zbyt zachowawczy, stwierdził Rafał Niburski, który szkoliłby nie tylko ochotników, ale obowiązkowo wszystkich dorosłych. Ostatnio środowiska patriotyczne poruszyły bardzo ważną kwestię powołania w Szczecinie Gwardii Narodowej. My oczywiście tą inicjatywę popieramy, ponieważ jest to bardzo dobra inicjatywa, tylko niestety ma dwa minusy. Pierwsza, że ma dotyczyć tylko i wyłącznie ochotników. Naszym zdaniem w obliczu zagrożenia potrzeba gruntownego szkolenia społeczeństwa, nie tylko tych, którzy chcą, ale wszystkich, ponieważ jeżeli w przypadku zagrożenia wojną, bądź wybuchu samej wojny, już tutaj mówię o najdalej idących środkach, spowoduje to, że część ludzi nie będzie wiedziała, jak się bronić, nie będzie wiedziała, gdzie są schrony. Działanie informacyjne oraz kampania medialna to jedna rzecz, ale aktywiści planują także inne wydarzenia na najbliższy czas, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. W dniu 17 września zapraszamy.